Siema widzowie, zaczynamy kolejny odcinek na Aniszewie, gdzie Buczek. Kolejny odcinek na Aniszewie, dzisiaj taki letni poranek tylko, no bo tym razem wziąłem statuetkę Oscara, opowiedziałem o wszystkich akcjach miłosnych ze szkoły TVN-u, no i zakładam i rozdawaniem słodyczy. No a tutaj skoszone zboże, w poprzednim odcinku było nieskoszone. Ja nagrałem żniwa na swoim polu, a żniwa były też ostatnio na Aniszewie, których nie nagrałem, tylko na swoim polu nagrałem. Zobaczcie jak to wygląda. Buczek tutaj, no on ostatnio nie spał cały czas w budzie, a teraz, bo ma już 9 lat, to on śpi ostatnio z kotem w budzie, bo ty i koty mają konflikt, wiem to jako psi kanał, ale Buczek śpi z kotem w budzie, ale na razie jest tutaj. Buczek. W gazecie Dzień Czekolady w poprzednim odcinku był Oscar, który zrobiłem sobie za rozdawanie słodyczy, a teraz gazeta Wiwat Czekolada z Dniem Czekolady. Ogromny tort czekoladowy, fontaty z czekoladnym, lody w 10 smakach czekolady i czekoladowe makramy dla wielu radomian było. To było 6 najsłodszych godzin w tym roku. Pierwszy Radomski Festiwal Czekolady odbył się w niedzielę, okazał się udaną imprezą. To coś dla mnie, no w sumie może ja za rok na taki pójdę i tam opowiem o akcjach z czekoladami. Bo jak wiecie, robię zakłady o czekoladę. O, tutaj, a już się odbył. Odbył się Orlen Beach Volley Turniej PKO Przysuka. Beach to jest plaża po angielsku. A tutaj koncert w Szydłowcu się odbył z Colin, Piękni Młodzi, Modelki, Cleo. Tutaj sponsorzy tego w turnieju przysusze. Duże zmiany w czarnych, bo czarni rano spadli z plus ligi niestety. Tutaj jazda rowerem, która się odbyła do Domajowa, a tutaj właśnie o tym dniu czekolady, coś dla mnie, ogromny torczek. Nie. Radom, tutaj taki ten tor, tutaj cukieria jankowscy, która ma siedzibę na lotnicy, ja to nagrałem. No ale było święto, no szkoda, że ja nie poszedłem, no to może bym opowiedział o wszystkich akcjach ze słodyczami. To się odbyło chyba w hali na Borkach, albo na Amosirze, tam koło stadionu broni Radomna Narutowicza, no nie wiem. Ale w każdym razie może za rok na takie coś pójdę. O, to jest zwycięski projekt z budżetu obywatelskiego. Czarni Rado, bo nowego sezonu będą grali Tauron pierwszej lidze. A propos pierwszej ligi piłkarskiej, to od tego weekendu jest na TOP Sport i były różne mecze i nawet... No teraz będzie się działo, bo TVP ma ekstraklasę, pierwszą ligę, drugą ligę, jeszcze Puchar Polski będzie, no to będzie się działo w tym sezonie na TVP. No i będą dwa mecze mojego ulubionego zespołu Radom. Jak Radom 4 sierpnia i 18 z Legią i Śląskiem. Z Legią to mecz przyjaźni. A siatkarska plus liga i zarówno Tarlon pierwsza liga są na Polsat Sport. Z kolei Polsat Sport w tym roku oprócz pierwszej ligi stracił również Ligę Mistrzów na rzecz Kanal Plus. No szkoda, że nie na TVP, no bo kiedyś była na TVP, to się oglądało jeden mecz w tygodniu. O, tutaj pisze skład. Odeszli Michał Ostrowski, legenda, Brody Kofer, Rafał Buszek, prawie jak Rafał Buczek, Wuk Tudorowicz, Konrad Formela, Tomasz Piotrkowski, Nikola Melajnowicz, Bartosz Gomułka, Maciej Nowasiak, Dominik Telak, Wiktor Rasnej, Mateusz Kówka, Przemysław Smoliński, Igor Gniecki. O,
Za rozegranie Tauron pierwszą ligę będą odpowiadał Kamil Durski i wychowanek radomskiego centrum siatkarskiego Czarni Bartosz Sławiński. W ataku zagrają trzykrotny zwycięzca Ligi Mistrzów Bartłomiej Klucht, Jan Siemiętowski, w przyjęciu Chris Schmidt, Kajetan Hajduf, Jakub Rochnka, Mariusz Szmalewski, Marek Polok i Patryk Szymański, a na pozycji libero zagrają wychowanek Paweł Filipowicz, Paweł Wyszyński. Pierwszym szkoleniowcem będzie Krzysztof Mikalski, który również jest wychowankiem klubu od najmłodszych lat. Najpierw jako zawodnik młodzieżowej sesji klubu, potem jako statystyk, a ostatnio jako asystent trenera. Drugim szkoleniowcem, jednocześnie trenerem przygotowania motorycznego będzie Piotr Pszczoła. Po kilku latach do Radomia, do klubu z Radomia wrócił Laurozano. W sezonie 15-16 był pierwszym trenerem radomskiej był pierwszym trenerem radomskiej drużyny, a obecnie będzie pełnił funkcję trenera koordynatora. On był chyba z Polską na Mistrzostwach Świata 2006, kiedy to Polacy przegrali finał z Brazylią i zadedykowali i biegli koszulkę zmarłego kolegi zespołu Arkadiusza Gołasia. Ten sezon ruszy w połowie września. A propos siatkówki, to Polska na Igrzyska Olimpijskie ma grupę z Egiptem, Brazylią i Włochami. Z kolei w piłce będą gwiazdy na Igrzyskach takie jak Leslie Jugowczuk-Fus, zawodnik Chelsea z kariery Schalke na Xiuma, Alexander Lacazette, legenda Olympique Lyon z Francji. Kto tam jeszcze? Akram Hakimi, no z Baroko będzie wiele gwiazd, Keita, Fermin Lopez, młody talent Barcelony, który grzał ławę na Euro. No i tyle, no i jeszcze taki Cisses z Schalke, bo ja oglądałem całą karierę Schalke na Xuma i znam je. I dzięki temu poznałem wiele zawodników z trzeciej ligi niemieckiej. No bo on tam miał takich juniorów jak Linus Jansen, który trafił jako junior do Schalke w trzeciej lidze w pierwszym sezonie, a potem w późniejszych latach był ważnym elementem Schalke. A jak Nation sprawdza, jak sobie poradzą w ciągu 10 lat, to najpierw przeszedł do Milanu, a później do Realu Madryt, Linus Jansen. I jeszcze Elias Posz, bramkarz, który również trafił w tym samym czasie, to Linus Jansen do pierwszego składu. No i on był na zawsze już w tym składzie, już był podstawowym elementem tego składu. Jeszcze Mohamed Agiemang na wypożyczeniu się rozwinął, a późniejszy lata był ważnym elementem. No tak, tyle wiem o karierze Schalke na Xiuma. A propos tej gazety, to ciekawych informacji o czarnych i nie czekolady, który był chyba w hali na Borkę, tylko już mi się nie chce czytać tego. Kolejna gazeta, tym razem z kwietnia, tutaj Czarni Radom, dziękujemy za sezon. O, tutaj mecz z Kuprunem Lublin, który się odbył, i tutaj doping na trybunach, ciekawe czy jest ksiądz Krzysztof Kołtunowicz. O, w Skaryszewie coś... O, bramka Kobylaka, dzięki której Janek zostawiony woli poszedł na stadion Radomiaka, na pierwszą z buta i był w Skaryszewie. A ja wtedy nagrywałem odcinek, a nie szewę, co ciekawe. O nie, remis broni. Robert. Ostatni jak ten sezonu. Traktor. A tutaj zboże, bo były żniwa. No, jak wiecie, nagrałem żniwa na moim polu, ale ja niszewie również były, bo na początku odcinka pokazałem skoszone zboże. A tutaj traktor.
Tak to wygląda. W zasadzie teraz jestem jeszcze w tym odcinku. Nie było wieży telefonicznej, a teraz jest. O, tutaj brzoskwinie, tutaj gruszki. No tam jeszcze jabłka będą, a tutaj brzoskwinie kwitną. Boże. Tak to wygląda, brzoskwinie. Kury. Tam było, Wojtu, było zdjęcie, zrobi się. Brzoskwinie. Teraz z takiej perspektywy nagram. Dobrze. Tak. Lepiej nie zrywać. Były brzoskwinie, a teraz jabłka nagram w sadzie. Takie czerwone. Tutaj papierówki, a tutaj świnki morskie. Tak to wygląda sad z jabłkami, taki klasyczny, tutaj z małymi. I bocian na tym na słupie elektronicznym, patrzcie, bocian. Pamiętam, że kiedyś tutaj na żniwach były takie bociany i kiedyś na Janiszewie tam za kościołem były. A teraz bocian na słupie elektronicznym. Wspomnienia z poprzedniego odcinka. Tutaj akcje miłosne ze szkoły TVN-u, jak się zakochali w nauczycielach. Jest druga ta świnka morska. Dwie są. O, i tutaj są pod jabłoną. Dobra widzowie, żegnamy się w tym odcinku. Wbijajcie na kanały Jakubix. U niego kariera warta się raz trwa w najlepsze. Tam zrobił ostatnio transfery Kamila Pestkę z Rakowa Częstochowa i Kulurisa z Pogoni Szczecin. Jeszcze ma tam w składzie Josze Wosza z kariery Schalke na Iksiu, ma na rotacji był tego Jakuba Piotrowskiego, Karasowskiego i Patryka Pedę, więc zapraszam. Sebastianis, u niego mecze Ekstraklasy, będzie przeterminowana symulacja Euro. Christianis Games, Fanatyk Widzewa, on ostatnio nagrał Euro, jak było, bo Euro się skończyło i wygrała Hiszpania 2-1, pokonując Anglików w finale. Dimek Music i zakazany nowy apel, no bo to jest jeden kanał i oczywiście na mój drugi kanał, Wojtek Cikalał, więc pa pa widzowie, pa pa!